Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Naprawdę trudno zadać pytanie, jeśli się zadaje pytanie jako czwarty z kolei, dlatego że wcześniej występowali samorządowcy i na dobrą sprawę doświadczeni samorządowcy, którzy pytali o konkrety. Natomiast ja do pani minister, bo może nie dano by tutaj pani szansę wyjść na trybunę, także ja pani dam tę szansę. Wiem, że w tej sprawie nie musi być stanowisko rządu i pewno go nie ma, natomiast prośba moja jest o pani stanowisko w tej sprawie. Natomiast do posła wnioskodawcy. Z innej strony. Na co tak duże pieniądze przewidywaliście wnioskodawcy tej ustawy, tej złej ustawy, na prowadzenie kampanii wyborczej? Ten maksymalny limit. Jeśli 400 tysięcy jest na powiat, a w przypadku województwa do 3 milionów mieszkańców to jest 3 miliony złotych, po co tak duże pieniądze? Czemu to ma służyć? Czemu to miało służyć? Kierowałem zarządem przez 4 kadencje. Miałem zdecydowaną, praktycznie prawie że pełną poparcia radę. Natomiast nie wyobrażam sobie kierować zarządem w innej sytuacji. W ten sposób wybranym zarządem. I szereg innych technicznych pytań, wątpliwości się tutaj rodzi. Co wami kierowało, że się przygotowywali ten projekt ustawy? Sądzę, że to było robione na kolanie. Czy to tylko chodziło o statystykę, o ilość? Dziękuję bardzo.